siemneczkę ze serem fikusek ze mną dzisiaj z nami. Eluwa. Czemu ty tak kłócasz zawsze? No bo na alcie jest skryty do zaczynania nagrywania, wiesz? Ja tak w każdej grze kuźwa kłócam na nagraniu. A w Rimworldzie to odpalałem statystyki kolonii, nie? No, no to chociaż widzowie widzieli. Dzisiaj przedstawiamy wam poziom trudności średni tak. Na nowej mapie, czyli tak, pigułki regenerujące są gorsze, moderate, light, break, chance, a. Nie wiem, angielskiego wysniemy. Mniej hajsu będzie z ubezpieczenia, jak przegramy, zwiększony mnożnik nagrody i starcie z duchem jest potężniejsze, więc zajebicie krucyfiks biorę. Tak. I biorę w chuj drogie rzeczy, nie, ze sobą. A i generalnie weź to drugie, co tam po angielsku, co? Moderate, light, break. O! No szansa, no. To chyba, że światło się zniszczy, coś tam, wiesz, takiego. Dobra, w każdym razie dawaj, startuj. Dobra, mapa. Ja biorę naprawdę drogie rzeczy. Czy czego się nie brać, bo mam świece, krucyfiks, to jest już 2600, plus kamera 1600, plus aparat 3400, nie? Aparat możesz wyjebać, bo ja dałem i dobra. Kamerę też, moim zdaniem, też możesz wyjebać, jak chcesz. No bo to jest bez kitu. Dobra, to krucyfiks i świece biorę, bo bez kitu kamera trochę droga rzecz. Chociaż kamera mogę wziąć, szczerze, mogę się przydać. Aparat to i tak dużo hajsu odciążyło mój budżet. Ale kurde, no, ta kamera mogę się przydać, moim zdaniem. Nakupiłem jakąś maskę i to nie mam w ogóle hajsu. Gratuluję, teraz jeszcze na trudnym poziomie. Gramy kolejną mapę, Deadwood House. Który jest trochę jakimś faraońskim dziwactwem. W ogóle ta mapa ma strasznie dużo, moim zdaniem, ta mapa, ta gra ogólnie, ma strasznie dużo jakichś faraońskich rzeczy. Na przykład te jumpscary ostatnio w szpitalu, też tam jakiś faraon, kurde, coś no, tam, no, nie wiem, co oni się tak tym jarają, ale mnie to trochę denerwuje, bo to jest takie wtedy bardziej już mniej straszące, no, a bardziej zagadkowe, jakieś takie, kurwa, no inny klimat całkowicie. Jeśli jesteś sam, tylko odpowie, ale ja bym ze Spirit Boxa olał na początku w ogóle, chyba. Ja? No ja bym połaź, a w sumie czekaj, z czym innym można łazić niż Spirit Boxem? No można IMF-a, o ty krucyfiks na się. Można IMF-a. No ja wezmę sztalugę i... To. Dead House. No, nie biorę sztalugę, stary. Zostaw suba, lajka, zgnieć se jajka i let's go. Dobra, jednak, wiesz co, a dobra, nie, bez kitu, bez hitboxa. No zostaw suba i lajka i nie... Jak już to jajka, to nie w imadle polecam, nie? Najlepiej. Dobra, ja chodzę z UV-ką, chociaż nie wiem, czy na tym etapie jest sens. W sumie na tym etapie z niczym nie ma sensu, oprócz Beskidu z tym do gadania, ale on też nie odpowie od razu. A po co go od razu denerwować? Na początku, moim zdaniem, z IMF-em trzeba pochodzić. Mi się zaczyna dużo krwi, dużo wszystkiego. I pozapalać światło oczywiście, moim zdaniem. Żeby, jeżeli to jest ten, co się boi światła, to żeby był mniej agresywny, te sprawy. Ciekawe, ile razy wydrę morda, bo ty. No i już poszło światło, wiesz? Chyba ten... Jest łódł u mnie. Nie dotykamy ich. Ja pierdolę, widzowie. Pierwszy raz widziałem tego jumpscare'a. Więc trochę mi aż normalnie, kurde... Ciepło się zrobiło. No, dosłownie. Jak napić się koniaczku, nie no. Rozgrzewa. O kurde, no jest jakieś inaczej, jakoś całkowicie inaczej moim zdaniem te świata pękają, nie? Tak odpalam i tak sekunda i ty dopiero pierdolę. Albo w ogóle jakoś tak co randomowo totalnie. Albo nawet nie dosnie się już pęknie. No. Różne są timingi tego zgaszenia, więc coś się bardziej straszy. I też inny procent szans moim zdaniem. No. Mega duży jest pęku. To jest to. No fikus w ogóle mnie będzie stresić, że mnie będzie straszył już swoją postacią, zobaczcie jak on się ubrał. Będę jakaś creepy mała dziewczynka, która miałaby tutaj właśnie straszyć. Chłop ma maskę z gwoździami białą. No i był IMF jakiś? Nie, zero. Nie zastanawiam się, czy no. Ten... To szansa, coś tam lightning, co tam było po angielsku, to czy... O, czwórka. Petki różowa ta. Czwórka. No, że co? Czy to może... Piątka! Instant. No to mamy ale piątkę. Kurde, w takim dziwnym miejscu. No to może być tu po prostu, nie? Dobra, w każdym razie mamy piątkę, to jest najważniejsze. Dowód to dowód, nie? To ja bym tutaj postawił właśnie też... O, no, super, latarkę Ja mówię, nie? Ja to tak nienawidzę tego robić z tą latarką. No dobra, ja to chyba tam postawię ten obraz. Nie wiem, czy to dobrze będzie stało. No nie wiem, czy to jest tutaj, nie? No to może być po prostu kuchnia, teoretycznie. Ale no jest trochę agresji, jak na to, że zrobiliśmy coś, czego nigdy nie robimy, czyli nie wzięliśmy Spirita, więc nikt do niego nie gadał. I to jest mega agresywne jak na to, nie? Że nikt nie zaczął z nim pogadać, tylko on jest taki agresywny, no. To jest dosyć podejrzane. Można iść po więcej sprzętu zawsze. W ogóle zobaczyliśmy, co tu trzeba, czy świecę, to musimy mieć pewnie świecę, nie? Jak zwykle. No, pewnie. Ale nie patrzyłem. Ale widzowie patrzyli, no, nie odpowiedz.
No na pewno. Nie, to jest wodu, to ja mogę sobie wbić cztery kołki, ale... Nie, bijaj. Ty biłeś? Nie, a co? Nie rób tego, bo to sanity napisuje, po prostu nie przejdziemy mapy przez to, że później będzie mi sanity, nie? Wiesz co chodzi? To jak już nie, na egzorcyzm, a na egzorcyzm na tej mapie tak nie ma sensu. Bo wiesz jak wygląda egzorcyzm, nie? Dobra, chodźmy zobaczyć jak tam sanity i takie rzeczy. I moim zdaniem to nie jest tam ten pokój, nie? I ale była piątka, nie? Coś tyle. Ale to nie jest jeszcze taki poziom trudności, że on się przemiesza, nie? Ale ta piątka mogła być taka stupa, nie? Też racja. Faktycznie. Po 90 jest tak luz. Moim zdaniem szybciej schodzi niż ten zwykły. Barn the Scrolls, czyli no Sparta. Nie, możemy zaryzykować, albo w sumie można się ekstoplazma przejść. Zrób zdjęcie duchowe jeszcze raz. A świecę zgasić? Nie. No to jest najgorsze, zrobić mu zdjęcie, nie? Zbuchnie świeca, no. No dobra. Ja z ektoplazmą kołażę. Nie wiem, chcesz lampę? UV. Nie ma duchu. Nie wiem, jak teraz jest. Gadałeś? Tym. Rozmawiam z nim. Masz boksa? Ja. No dobra. Myślę, ale jest... raczej mi nie odpowie, ale nie wiem. Myślę, zobaczymy. Że to jest dobry moment, że zacząć z nim gadać. Będzie. Bo teraz tu już jest szansa, moim zdaniem, żeby odpowiedzieć. Tylko pamiętaj, że on tylko jak solo nie odpowiada. Ty duch, jesteś tam. Zostaw suba, lajka, komentarz. Dobra, weź już nie psujesz klimat. No właśnie. No właśnie. Aha! Sam se chłop przyznał! Ja pierdolę. To? No nie no. Prawie? Ale tu jest wózeczek jakiś mały. O kurde, to jest creepy. Jakiś taki chory wózeczek, moim zdaniem. Wózeczek? Gdzie ty jesteś? Nie w pokoju... Jakby dziecięcym, ale tym obok. Kurde, w ogóle to w sumie jest... Tu ktoś chory był, ty. Jo, to jest chyba on nawiedza, ten, co tu był chory jakiś, kurde. Po rozlanych krwiach to też są... W sensie, tam są parawany medyczne, ja tego nie widziałem wcześniej, ty. To są na tej mapie parawany medyczne. No tam są, obok tego dziecięcego. Nie ma ektoplazmy, śladów oczywiście nie ma. Bo tak to jest... Giereczka. Może mroźne będą. Odpowiadać też się nie odpowiada. Nie widzę. No. Zamknął drzwi. Do to biura, to może być biuro. Jest odcisk na drzwiach, łapę, no? Jest odcisk, no. Nic no, nie odpowiada. Biuro. Nie. Dobra, Onryo, Oni, Goryo, Bright. Może nawet nie będę musieli. Dobra, Oni, Onryo. Mroźne temperatury. Oni, mroźne. Obraz na płótnie. Goryo, reakcja na SG, ale kamerą. A mówię, jej zostaw. I który ostatni? Mówiłem. Dobra, to jest ten room, moim zdaniem, wtedy. Wright. Wright to może być? Czekaj. Tak, tu jest dwójka. Dobra, to przenieś tutaj sztalugę, bo ESG, no bo może się pojawi na tym ESG, mimo wszystko, nie? A Wright by chciała ektoplazmę. A to co? O, dobra. No, tylko że jak on będzie chciał być widoczny tylko na tym, no co? Ja wiem, ale wiesz, raz się pojawił nam tak. Właśnie mieliśmy taką ciekawą rzecz, że jest ten duch Goryo teraz do wyboru, widzę, wie? I jak to jest taka, że on się pojawia na ESG, czyli na tym urządzeniu tylko przez kamerę, której tak, nie mamy niestety. No stary, jak to nie jest tutaj, ja nie wiem gdzie, nie? Fajnie, nie? Odwrócił się, tak. Odwrócił się na fotel. O, te drzwi mi... Co zrobił? Rozmawia coś, ale kuźwa nie na tym, nie? No. On ci na, nie odpo... W ogóle niby nie odpowie na boksie, a gada z tą, ten, tutaj, teraz, nie? Drzwi znowu zamyka. Stary, nie zamykaj tych drzwi, ja tylko patrzę, co to się w ogóle dzieje, stary. Idę po świecę jak coś. Dobra, ale tu jeszcze musi być to oko, ja? Oczko, śluz. No ja, ale nie ma. I... Ektoplazma. Ale idę po świeckę. Bo Didio. I tak ją będzie musiał zgasić. Paint the art, please. I love your majstersztyk. Ej, czekaj! Zimne są! Serio są? Mroźne temperatury, tak. No to mamy to, stary. Mamy ducha widzowe, czyli oni. To jest to, co my chcemy. Rodzaje duchów, oni to... Wychodzą z chałupy. Ma specjalną zdolność, która może szybko obniżyć zdrowie psychiczne. Oj, to trzeba uważać na to. Jest bardzo szybki. Osób znajdujących się w pobliżu to bardzo niebezpieczny duch. Jeśli chce się, może szybko obniżyć twoje zdrowie psychiczne i zdecydować się, że cię zabije. Jest bardzo szybki, to nie jest, ja. To nie jest najlepszy duch na pierwszy materiał z trybu średniego. No nie. Bo to w ogóle nie jest najlepszy ogólnie... duch na tą mapę. My go wyśmieliśmy na tej mapie i zrezygnowaliśmy na trybie łatwym z robienia egzorcyzmu, bo trzeba było mu zrobić zdjęcie, tak jak teraz, ale on jest szybki i to jest problem, że no przed nim się można tylko schować. Ucieczkę nie uciekniecie, no a... Z...
Przecież nie będziesz schowany i mu zrobić zdjęcie, nie? Tak już to trzeba uciekać, no ale tego nie zrobisz. Ukrycia paparazzi jestem. Ewentualnie bierzesz krucyfiks, robisz fotę i wyciągasz krzyż, nie? Mam krzyż w łapie, no. Znaczy, jak to plazma będzie potrzebna, to zmuchnie świeczę. A, będzie potrzebna. No kurde, masz wolny slot? A nie, masz latarkę, nie, to nie masz wolnego slotu. Bo trzeba znaleźć sylwetkę, nie? Dobra, to jebać ten krzyż, ja pójdę na razie tak. Pójdę bez krzyża. Krzyż działa tak, że jak jest atak i was będzie się zabić, to jak macie krzyż łapie, to krzyż się pali, a wy żyjecie. I to jest trochę dwa koła, idzie się spalić właśnie. No ale przynajmniej żyjecie, nie? To też jest takie useless w sumie. Także jak z tej misji nie zdobędziesz tyle siana. Można tak to powiedzieć. To prawda. Chyba, że odzyskujesz te dwa koła. Proszę. Kurwa, jakbyś... Zrób mu zdjęcie, ty! Zdążyłeś? Nie. Kurwa, nie, bo nie było tego, bez kiedy dźwięku. Ja pier... Ej, jest sylwetka, czekaj. No, mamy sylwetkę. Raczej. Mhm. W ogóle pokażę wam jaką skrypię. Zawsze myślałem, że to jest słodka, zwykła dziewczynka. Zobaczcie na jej twarz. Kurde. Jak to zobaczyłem po jakimś czasie gry, to... Okay. To się normalnie zesrałem. Książkami napierdala. No tak, zdmuchnąć świeczkę, wiesz, jakie jaj sobie by? Jakby chłop zamknął drzwi i nagle atak, nie? Drzwi zamknięte. No to... To jest GG, moim zdaniem wtedy. Ja bym sobie poszedł po krucyfiks, ale nie chcę ci zostawić samego, nie? Wiedząc, że on obniży zdrowie psychicznie szybko. Ja mam stary tylko latarkę teraz. Nie, tą świeczką się zgasić i zdjęcie mu zrobić się musisz. O jest, dawaj, stykaj! Zwyciło, moim zdaniem. Ja? No bo był taki dźwięk. Też. I wychodził na chwilę? No dawaj, ja. Ile zdarzyłem? Nie. A tak. No. Ja. Zasunął te. A wiem czemu, bo zgasił świecę. Teraz szukamy zwoi, nie? Ja? Tak, szukamy zwoi. No ja mam puste kursy, więc... Ja zasunął krzesła, ja. Jo, przecież ta jest zasunięta, nie? Nie widziałem. W sensie, teraz w innym miejscu. Nie tam, wiesz, ten fotel, tylko komodę. To tutaj, przejście po lewej zasłonił. Wiesz, co jest najgorsze? Ja nie żyję. Mogę mieć krucyfiks. Kurwa, to jest najgorsze. Masz plecy w tym, nie? Tak, gdzie byłem. Oh, nie no, egzorcyzmuj go, nie? Zresztą się jak tam chcesz. Dobra, nieważne w sumie. Mogę mieć ten krucyfiks, a mówiłem, co wzięłem się, ale w sumie nie chcę cię to zostawiać. No i taka dupa, teraz ja nie żyję, nie? Ja szukam zwoi do spalania. Mam. Jeden, ja? Wszystko. I co, to ty dzieci, tak musisz tam wejść. Mhm. A jak ty masz miejsce wykona wszystko? Wyjebałem wszystko. Poczekaj, dobra, idę tam, zobaczcie się egzorcy. Tutaj fikus znalazł zwoje, spalił je. No i po egzorcyzmie. Nie ma tutaj tarota nigdzie, nie? Żeby miał żywić. Nie wiem. Kurwa, czaisz, że wydałem dwa koła na krucyfiks, z którego mi się zwróci 25%, czyli 500 dolców, nie? A nawet go nie miałem okazji użyć, żeby się przydał, nie? Jakbym miał ten pierdolony krucyfiks. Kurwa mać. Po co ja go kupiłem? Po to, że tam leżał? Mówię, wyjebany krucyfiks, będę szukał sylwetki, plus jeszcze zaniosą świecę, nie? Ale też się zgasił teraz świecę, no. I to jest instant attack w ogóle od razu. Są cały czas takie, jak jest to zwoje szukanie, moim zdaniem, tak to działa. A tarotka, no ja chodzę tu jako ten martwy, ale nie widzę. Nawet też nie widziałem. W tym magazynie nie ma. To się w ogóle da przejść, jego duch nie da się. No on to zasuwa i to jest problem. No nie ma tarota. Będziesz ma tytuł, pewien. Duch mnie zabił. No. Ale my go też. Dobra. To podsumowanie, no, chcę zobaczyć to podsumowanie. Ja no też chciałbym. Bo straciłem 2600. Ile ja dostanę za to? Dobry duch, egzorcyzm, nie? Może mi się zwróci, nie? Nie wiadomo, nie? Jakbym dostał 2600, to było spoko. Albo chociaż 2500, cokolwiek, nie? Ale naprawdę dużo hajsu wypierdoliłem. No i dostałem 1500. No bo te 25% na średnim, nie? Zwrotu ubezpieczenia, no masakra to jest. Właściwy typ ducha, jakieś mało za ducha, 450 tylko. Zdjęcie 75, świeczka 50, 25 za szkółek to poznałem, co to jest? Egzorcyzm 250. Co to jest za hajs? Dobra, 1500 w każdym razie dostałem, czyli straciłem 1100. Fajnie.
No jebany krytyk, naprawdę jestem wkurwiony. Dobra, no to do następnego trzymajcie się, pa pa.